Ej, witam się z wami z dworca centralnego, bo jadę nad morze. Jest godzina 6.20, więc jest mega wcześnie. Spałam bardzo krótko, bo chyba muszę spać koło pierwszej. Budkę miałam po czwartej. Co pewnie widać trochę, bo jestem mega niewyspana, zmęczona i w ogóle ledwo mówię. Ale stwierdziłam, że wstaję i jadę, bo jest dzień wolny, a ja tak bardzo chciałam zobaczyć morze, że stwierdziłam, że chyba muszę. Zresztą mam plany i w ogóle co tam, wyśpię się kiedy indziej po prostu. Teraz jest okazja i o, stwierdziłam, że pojadę jednak, ale trochę nie mogę się doczekać tej podróży, bo może w końcu się wyśpię, a potem będzie zwiedzanie i będzie morze i ma być piękna pogoda. Znaczy pogoda jest w ogóle okropna w tym roku. Jak na majówkę i na kwiecień cały, to jest okropna, najgorsza po prostu. Weekend jeden, który mógł zwiastować wiosnę, bardzo szybko się skończył i przyszły deszcze i w ogóle zimno i jest jak zima, a nie jak wiosna. Nieważne, w każdym razie ma być pięknie, ma być słońce i tak. Hej, wylądowałam w Sopocie. Wyszłam już z dworca i powiem tak. W generalnym rozrachunku telefon jest w połowie rozładowany, nie wiem gdzie go naładować. Jest zimno i za bardzo nie wiem gdzie iść. Bo wydawało mi się, że będę wiedziała, ale tak naprawdę idę tam gdzie wszyscy. Mam nadzieję, że oni idą tam gdzie ja chcę iść. No nic, taki to dzień właśnie. Jest chyba przed 11. No i tak, idę zobaczyć morze. To po co przyjechałam. Najbardziej mi na tym zależy, bo taką miałam ochotę. I jak jest okazja, to stwierdziłam, że tak zrobię. Naprawdę, wiecie co, dobrze, że tutaj wszyscy chyba idą w to samo miejsce. Bo dzięki temu wiem gdzieś naprawdę, bo niby mam mapę, ale boję się włączać telefon, bo się zaraz rozładuje cały i już w ogóle nie ma dnia kontaktu ze światem. Więc trochę jestem zła. Powiem wam, że jak mówiłam znajomym, że jadę rano do Sopotu, żeby zobaczyć morze, pochodzić i wracam wieczorem, to powiedzieli, że jestem szalona. Nie wiem dlaczego w zasadzie, przecież to całkiem normalne mi się wydaje. Jestem w Sopocie. Trafiłam tu, gdzie chciałam. Także idę na molo. Powiem wam, że jest zimno. Jest naprawdę zimno. Miało być słońce. Jest. Jest bezchmurne niebo, jest pięknie, ale jest zimno. Ja nie mam żadnej rękawiczki. Jednej czapki nie wzięłam, nic nie wzięłam. I jest zimno. A co więcej, mam problem, bo telefon, który mam, właśnie rozładowuje już mi się dosłownie co chwila. I nie wiem teraz co zrobić, bo był naładowany. Wczoraj było to samo, że był naładowany do końca. I ja na nim nic nie robię nawet, a on się rozładowuje, więc nie wiem czy mam kupić powerbanka, nowy telefon, wymienić baterię, czy co. Grzypa trochę. Along with this twisted is all in my head. Cause then I know you're the one for me. These voices that taunt me as I lay in bed. Won't let you in out, they're no good for me.
pachnie tu morze. Jest mega wiatr. Jest strasznie zimno, naprawdę. Ale jestem zadowolona. Jak to byłam ostatnio? Znaczy no, wcześniej. Jakoś tak przed sezonem kiedyś, ale to było chyba w tamtym roku. To było mniej ludzi, a teraz jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Mimo tego, że jest zimno, to jest ruch na molo. Ale i tak jest fajnie. Do morza. Powiem wam, że tak wieje, tak zmarzłam, że jak nie będę chora, to cud jaki będzie, naprawdę. Ale skoro jestem, to stwierdziłam, że no muszę, no. Nie odpuściłam sobie. Gdybym nie poszła, więc... Ale im bliżej, tym gorzej. No, tu już jest lepszy piach, okej. Okay. Powiem wam, że chyba... Powiem wam, że chyba potrzebowałam jednak takiego wyjazdu, bo trochę rzeczy się ostatnio wydarzyło. Przyjemnych i nieprzyjemnych, ale trochę takich, które bardzo mocno weryfikują sytuację i pewne relacje, więc czasami trzeba się po prostu trochę odciąć, nabrać dystansu, przemyśleć sobie i pobić samemu, tak mi się wydaje. I potrzebowałam chyba czegoś takiego, bo no, czasami po prostu trzeba, więc cieszę się, że przyjechałam. Jak pomyślę, że jeszcze wczoraj byłam w Kazimierzu albo w Lublinie, dzisiaj jestem w Sopocie, to wszystko jest możliwe. Naprawdę wszystko. O, chyba będzie. Widziałam morze, zbieram się teraz z powrotem na dworzec, bo jadę do Gdańska. Też na chwilę. A, no, tu jest trochę cieplej, bo nie wieje aż tak. A na słońcu jest bardzo przyjemnie, muszę przyznać, więc... No, taka ta pogoda. Zobaczcie, kogo spotkałam! Cześć! Witam was serdecznie i to jest przypadek, że tutaj jesteśmy. Jak to?
bardzo. To było nieplanowane, żartuję, nie? Znaczy planowane od wczoraj, przedwczoraj, więc. No. Tak, tak jakby nawet spontan. W miarę tak, dokładnie, chciałam to powiedzieć. Idziemy tutaj do bardzo fajnego parku. Ja ten domek kojarzę chyba, czy nie? Możesz, no. Tak, tam jest taka kładka, czy tam mostek, kojarzę. Gdzie mnie zabierasz na jedzenie? Pójdziemy, jeżeli będzie stolik, to pójdziemy na pyszne pierogi. Nie dość, że są pyszne, to jeszcze jest piękny widok z tej restauracji. Na pewno ci się spodoba. Bo pierwsze, o co ona mnie zapytała, jak się spotkałyśmy, to że pójdziemy do Żurawia. I owszem, pójdziemy pod, że tak powiem, a później będziemy go podziwiać z drugiej strony Motławy, więc gwarantuję ci, że jeszcze nie widziałaś. Spotkałam najlepszą osobę chyba, którą mogłam tutaj, która mi tutaj wszystko pokaże. Wszystko. Czego jeszcze nie widziałam. Wszystko tutaj pomnik przed nami, proszę bardzo. Nie działa. Działa? Nie działa, no zobacz. 10 po 12. Czyli jak to się patrzy? Ja widzę, że jest... Tak. Nie. Nie wiem. A jest... Ale to piękna jest czapka. A jest w pół do drugiej prawie. Po. To nie jest tak? No tam masz południe. Nie, południe. No masz pół do? Nie wiem, dobra. Nie będę tutaj ściemniać. Ale fajnie, że się spotkało, że na teraz ciebie dokumentuję. Fajnie, że się spotkałyśmy, bo mam okazję na spacer. Bo tak przy takim wietrze bym się nie zdecydowała. No, a tak jestem ja. To chciałam powiedzieć. Pokaż, kto wyszły pierogi. No, pokaż, kto więcej je. No ale co z tego, że ja mam więcej? Ja jestem po całej podróży, chciałam ci powiedzieć, nie. Nic nie jadłam. Jeszcze czeka mnie podróż do domu. Jeszcze deser będzie w pogodzie. No. No i niestety nie będzie deseru. Mama, matka Polka musi się zmywać. Ale sobie nasłodziły dzisiaj, także to zamiast tak. Ciastka. Tak, i sobie naopowiadałyśmy. Cudowny wieczór. Cudowny dzień dla mnie w Gdańsku, więc tak. Fajne i nawet przyjemne jest to, że słonecznie bardzo. To dla ciebie. Cała tak, ja wiedziałam, że ja przyjadę i będzie po prostu słońce, będzie pięknie. Jest pięknie, ale troszeczkę zimno, ale to nie przeszkadza. Nie? No, więc skończymy się już później. Także pyszną kawą, wasze zdrowie. Pozdrawiam wszystkich widzów Karoliny. They said that we never would, but we did. We're here now. The skies are clear now, only sunshine. Nowhere near clouds, feeling like a whole new day. Look up at the sun and I throw on my shades. Yeah, and she's right beside me, eyeing me. It's all real, loving how I meet. I see the future. This could be wifey swimming in an aquarium. Już się pożegnałyśmy z Lolą. Spędziłam naprawdę przemiłe popołudnie w Gdańsku i właśnie jeszcze idę się przejść ulicą Długą, jak mi powiedziała, więc myślę, że już zapamiętam. Właśnie kawałek przez rynek. I idę już na dworzec. Powoli się zbliżam, bo niedługo jadę. Więc naprawdę ekstra jestem zaskoczona. W ogóle jak się chce, to wszystko jest możliwe. Bo to jednak nie jest daleko. Spokojnie można sobie przyjechać nawet, żeby spędzić trochę czasu cały dzień. Ludzi nadal jest na rynku bardzo dużo, więc bardzo dużo ludzi przyjechało do tego miasta. Bardzo przyjemnie. Trochę wiatr jeszcze wieje,
Na słońcu jest przyjemnie, ale jak wiatr wieje, to nie jest chłodno. Ale i tak jestem mega zadowolona. Jestem usatysfakcjonowana wyjazdem. Wszystko mi się podobało. Także jestem mega zadowolona. Jak mi się trochę popsuły plany na majówkę, bo niestety się popsuły. Nie spodziewałam się, że tak to będzie wyglądać. Myślę, że tak fajnie będzie. Tak wiecie, trochę woli. Dobrej woli. I fajnych ludzi. Naprawdę można zrobić fajnego, więc jest naprawdę mega zadowolona. I tak jeszcze idę się przejść. Ja na dworze coś niestety. Także po Gdańsk. Jeszcze kiedyś tu przyjadę na pewno. Jo. Powiem wam jeszcze, że tak spaceruję. I jestem tu już któryś raz. I chyba moim zdaniem rynek w Gdańsku to jest najładniejszy rynek. Może dlatego, że w moim mniemaniu jest największy. Najwięcej jest tych ładnych takich kamienic. Kolorowych, zadbanych przede wszystkim. Bardzo ładnie to wygląda. Albo nie wiem dlaczego, ale moim zdaniem jest najładniejszy. W Warszawie chyba nawet nie jest tak ładny jak tutaj. Nie.